Cześć, witam w kolejnym wydaniu Teletygodnika. Dziś przeglądnę numer 18. Czas rzucić okiem na dzisiejszą okładkę. Na dzisiejszej okładce Kinga Price, stulecie winnych. Kwarantanna mi nie doskwiera, bo spędzam czas ze swoimi najbliższymi. Mówi nam serialowa Bronisława Winna i zdradza, co lubi w tej bohaterce. Poza tym porady ekspertów koronawirus, co zrobić, żeby okulary nie pokrywały się parą, gdy nosisz maseczkę. A także Andrea Bocelli, kim jest artysta, którego koncert wielkanocny obejrzało w internecie 40 milionów widzów. A także M jak miłość, Aneta dla ukochanego Olka zrobi wszystko. Zorganizuje nawet ślub w areszcie. Tak wygląda dzisiejsza okładka, a teraz czas rzucić okiem, co w środku. Początek ciekawie i z pasją znani edukują dzieci i młodzież. David Attenborough uczy geografii, a Bear Grylls opowiada o księżycu. Tomasz Rożek pomaga zgłębiać sekrety nauki, z kolei Radek Brzuska wspiera projekt Alfa. Mimo zaawansowanego wieku, 8 maja skończy 94 lata, Sir David Attenborough zawsze znajduje siły i czas, żeby pomagać innym. Tym razem zgodził się poprowadzić dla BBC lekcje geografii dla brytyjskich dzieci, które tak jak nasze uczą się teraz w domach. Do akcji włączył się też światowej sławy fizyk profesor Brian Cox, z kolei podróżnik Bear Grylls w ramach nocnej akcji telewizji The Big Night in BBC One zabrał młodych pasjonatów na wędrówkę po księżycu. Nad Wisłą też nie brakuje interesujących inicjatyw, jakie mogą pomóc młodym pokoleniom w zdobywaniu wiedzy w czasach, kiedy szkoły są zamknięte. Dr Tomasz Rożek przybliża naukowe ciekawostki za pośrednictwem strony nauka.tolubie.pl, dostępna też na YouTube, a dziennikarz Radek Brzuska namawia do oglądania projektu Alfa na stronie programu oraz mediach społecznościowych. Z kolei na antenie TVP3 Gdańsk można nauczyć się gry w szachy, a telewizja Metro rozpoczęła cykl Korki TV. Jest w czym wybierać. No właśnie, pojawiły się Korki TV, czyli taka jakby odpowiedź na szkołę TVP. Tyle, że tylko dla maturzystów. Są to lekcje przygotowane pod kątem maturzystów i przygotowaniem do egzaminu, który no nie będzie teraz w maju, tylko w czerwcu, no ale powtórka się przyda, więc z tych podstawowych przedmiotów, z których najczęściej maturzyści zdają maturę, no i oczywiście z tych, których trzeba zdać maturę, czyli z języka polskiego, matematyki i języka obcego, są właśnie lekcje na antenie kanału Metro, ogólnodostępny kanał, o którym wcześniej nie słyszałem albo gdzieś tylko widziałem przelotem, że jest taki kanał. Właśnie tam na tym kanale są emitowane Korki TV. No i w porównaniu do szkoły TVP to jest naprawdę duża różnica w sposobie prowadzenia tych lekcji. Mimo, że nie są one prowadzone ze studia telewizyjnego, tylko z własnych domów nauczycieli, są jednak bardziej przystępne niż szkoła z TVP. Czas teraz na wiadomości z zagranicy i moda na sukces. Czy to koniec produkcji? Kiedy z powodu pandemii stacja CBS wstrzymała kręcenie kolejnych odcinków Mody na sukces, pojawiły się głosy, że to koniec tej słynnej soap opery. Uspokajamy, twórcy wrócą na plan, gdy tylko będzie to możliwe. Polscy widzowie mogą nawet tego nie odczuć. Na platformie player.pl znajduje się około 7400 odcinków produkcji. Dodajmy, że łącznie nakręcono ich ponad 8300. Tak, kultowa już Moda na sukces nadal jest emitowana w internecie, ale mało kto o tym wie, bo jednak gdy była emitowana w TVP1, czy później na innych jeszcze kanałach, chyba Nova TV, czy jakoś tak to się nazywało, no to jednak to było w telewizji, a teraz no kto chce, to musi już poszukać tego na playerze. No i przeczytałem takie informacje, koniec Mody na sukces i hasła były tego typu, że piekło zamarzło, skoro Moda na sukces się
temu skończyła. No jednak to są przejściowe problemy, no i na razie nic na to nie wskazuje, żeby mieli skończyć ten tasiemiec, który ciągnie się, jakby nie patrzeć, od 1987 roku. To jest już stanowczo za długo. Ja mówię, że Klan jest za długo emitowany, a tu Moda na sukces jest 10 lat dłużej emitowana na antenie CBS i okazuje się, że wcale się widzą nie znudziła, choć pewnie nikt już nie wie, kto z kim, po co, na co i dlaczego, i który to już z kolei był ślub, i które to już z kolei urodziło się tam dziecko, i właściwie kto, kiedy był z kim, i co właściwie się działo w pierwszych sezonach, to pewnie już nikt do końca nie pamięta. Tak więc Moda na sukces póki co nie kończy się, tylko wstrzymuje swoją produkcję. Czas teraz na przewodnik BOD, czyli nowość, która od 3 tygodni pojawia się na łamach Teletygodnia. To warto zobaczyć. Kultowe seriale, znakomite filmy, poruszające dokumenty oraz prawdziwe rozrywkowe perełki, retro i współczesne, poza tym odprężające komedie i trzymające w napięciu horrory. Wszystko to łatwo znajdziecie w sieci. Oto propozycje, które dla Was wybraliśmy. Każdy znajdzie coś dla siebie. I tak na przykład Młody papież, wysoko ceniony przez krytykę oraz widzów, serial w reżyserii laureata Oscara Paolo Sorrentino. Pius XIII jest pierwszym amerykańskim papieżem w historii Kościoła. Jego pojawienie się w Rzymie wywołuje duże poruszenie wśród miejscowych hierarchów. No i w tytułowej roli Jude Law. No i cały sezon dostępny w HBO Go. Poza tym jeszcze jeden serial, już taki trochę zapomniany, choć nie tak dawno był emitowany, choć ja, czy ja wiem, 10 lat to może już jest i dawno. Czyli Naznaczony, kiedy w życie Tadeusza Krala wkracza nieznajomy, burzy jego perfekcyjny świat. Wspomnienia, od których mężczyzna chciał uciec, wracają. Kral musi oczyścić sumienie i wyplątać się z kłamstw. Jego historia łączy się z losami innych, którzy mierzą się z konsekwencjami swoich dawnych czynów. W rolach głównych m.in. Piotr Adamczyk, Anna Dereszowska, Julia Wróblewska i Arkadiusz Bazak. No i cały sezon dostępny na player.pl. No i jeszcze jeden film. Psy 3 w imię zasad. Po pierwszej części Andrzej Wajda mówił, że reżyser Władysław Pasikowski wie coś o publiczności swego filmu, czego on nie chciałby wiedzieć. Dlatego m.in., że widzowie pokochali postać byłego UBK Franca, teraz wraca on po 25 latach więzienia. Tylko do jakiej Polski? Film w reżyserii Władysława Pasikowskiego, w rolach głównych Bogusław Linda, Cezary Pazura, Marcin Dorociński i Jan Frycz, a film dostępny na IPLA TV. To by były propozycje VOD, a teraz filmy dokumentalne. Jak już mówiłem, że jest to dobra odskocznia, no i w tym tygodniu można na przykład zobaczyć zapomniane kopalnie złota. Okazuje się, że dawno w zamkniętych kopalniach wciąż można znaleźć złoto. Kumple Alex Chabard i Kevin Gilman starają się wskrzesić stare zakłady i wycisnąć z nich co się da. Ten dokument w czwartek o 22 na Discovery Channel. Oprócz tego jeszcze fajny cykl, który zacząłem oglądać na amerykańskim National Geographic na YouTubie, czyli Pułapki umysłu, tym razem stres. W tym odcinku programu uczestnicy zmierzą się z zagadnieniem stresu. Jak zwykle zostaną zaproszeni do interaktywnych zabaw i poddani eksperymentom filmowanym ukrytą kamerą. Ten odcinek we wtorek o 21 na National Geographic. Z kategorii Dom i ogród wybrałem tym razem największe pomyłki inżynierów. Dlaczego most lub wiadukt potrafi się zawalić? Co zrobić z oślepiającymi sąsiadów wieżowcem? Jak uratować pewien słynny paryski zabytek? Odpowiedzi udzielają twórcy tego serialu. Ten serial w poniedziałek o 16:10 na Polsat Viasat Explore. I jeszcze coś z gatunku kuchni, najdziwniejsze restauracje świata. Dzisiaj aż 3 odcinki serialu, w którym zobaczymy niespotykane miejsca i zadziwiających ludzi. Między innymi kawiarnię trójkolorowego kota i restauracje z pielęgniarkami mierzącymi gościom ciśnienie.
Te odcinki we wtorek od 14.55 w Polsat Doku. Czas teraz na hity filmowe. Tradycyjnie Teletydzień przygotował wszystkie propozycje filmowe najciekawszych filmów w tym tygodniu. Ja tradycyjnie już zrobiłem to po swojemu w tym krótkim materiale. W majówkę Kurczak Mały wybierze się na piknik z niedźwiedziami i 12 małpami. Mikołajek będzie próbował pozbyć się brata. Rybki będą chciały być sławne, a zwierzaki z Madagaskaru po raz trzeci spróbują wrócić do Nowego Jorku. Kargul z Pawlakiem spotkają się przy płocie, pani Dubfire zajmie się dziećmi i domem, a jak już jej coś nie wyjdzie, może powiedzieć: spokojnie, to tylko awaria. Seniorzy wyruszą na ostatnią akcję, w American Pie zjadą się absolwenci, Matt Damon z dziećmi kupią zoo, a Meryl Streep ze śmiercią będzie do twarzy. Jak majówka, to czas na podróż. Wybiorą się w nią mama z synem, a Tom Hanks przez przypadek trafi na koniec świata. I zrobi się z tego niezły kogel-mogel. Chłopak z ulicy wygra milion, na wsi będzie wesele, a Zac Efron będzie na słonecznym patrolu. Oprócz tego będzie sala samobójców, oczko odlepi się temu misiu, a także tradycyjnie już święta pojawią się dwaj panowie, Wołodyjowski i Tadeusz. Na koniec poszukamy Dory, a gdy już się będzie nam bardzo nudzić, zapytamy: jak długo jeszcze? Czas teraz na sam z kamerą, Filip Gurłacz, Tylko oni i laptop. Ten serial powstaje w całości w domach aktorów. Gdyby to porównać do klasycznej formy, jest dużo cech wspólnych, mówi Filip Gurłacz. Mamy scenariusz, reżysera, obsadę i konsultantkę od stylizacji. Jednak sami przygotowujemy plan, dobieramy kostiumy, przyjeżdża ekipa, która z zachowaniem ostrożności montuje kamery i ustawia scenografię, kontynuuje aktor. U mnie ingerencja jest największa, ponieważ moja postać, Artur, znajduje się w Australii. Gdy już wszystko jest gotowe, łączymy się na laptopie z reżyserem oraz aktorami i za pośrednictwem internetu próbujemy to dograć. Jedynym dziwnym punktem tej technologii jest to, że musimy patrzeć prosto w kamerę, nie mając kontaktu wizualnego z osobą, z którą gramy. Czuję się wtedy trochę jak w radiu. Serial jest bardzo pogodny, w założeniu to komedia romantyczna. Mam nadzieję, że się spodoba. Chodzi o nowy serial Będzie Dobrze, Kochanie, który zadebiutował w poprzedni czwartek na antenie TVP2. No i obejrzałem te 4 odcinki. Okazuje się, że 2 odcinki dziennie są puszczane, więc to szybko poleci te 20 odcinków. No i takie właśnie, taka komedia romantyczna. W każdym z odcinków pada właśnie to stwierdzenie: będzie dobrze, kochanie. No i różne problemy młodej pary, która właśnie miała wziąć ślub, no i całej ich rodziny z jednej i z drugiej strony. No fajnie to nawet jest zrealizowane, jasne, widziałem w internecie różne opinie na temat tego serialu, no ale to serial jest zrobiony właśnie w tych nietypowych warunkach, więc czego takiego serialu oczekiwać? Ma on trochę rozbawić, trochę rozerwać. Jest coś w tym takiego właśnie, że można się pośmiać z całej tej sytuacji, która no, wydawałaby się dla tych bohaterów jest dość poważna, bowiem są rozdzieleni to tysiące kilometrów od siebie. Jednak próbują zachować pozytywne jakieś aspekty tej sytuacji, no i właśnie sobie za każdym razem mówią, że będzie dobrze, kochanie. Nowe odcinki Będzie Dobrze, Kochanie w czwartki i w piątki o 20.40 w TVP2. Czas teraz na program Kanapowcy, no i finał pierwszego sezonu, nie wiem czy w ogóle powstanie drugi, no ale powiedzmy, że finał programu Kanapowcy i jest tutaj Damian Kula. Nie odkładajcie zmiany stylu życia na potem. Trzeba to zrobić tu i teraz. Zjeść ostatniego batonika, wypić ostatnie piwo i z tym skończyć natychmiast. To jedyna droga, mówi jeden z kanapowców. No tak, mimo woli ten program gdzieś mi się tam przewija, zresztą jest on dość mocno reklamowany, nie tylko na antenie TTV, ale również na antenie TVN-u, że chcąc nie chcąc gdzieś jakieś fragmenty, urywki tego programu widziałem. No, niektórzy zrobili duże postępy w tym programie, choć mi się wydawało, że to jednak niemożliwe, że to że jednak tacy, którzy już tylko siedzieli na tej kanapie i nic nie ćwiczyli, że sobie nie poradzą. No i początkowo tak było, że byli tacy nieporadni i tak dalej, ale później zaczęło się to rozwijać. No
i rzeczywiście niektórzy z nich zmienili nawyki, no i zaczęli chudnąć. No i jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał finał tego programu. Finał tego programu w sobotę 2 maja o 22 w TPV. Teraz czas na Amerykę Express i Karolina Pisarek. Wróciłabym tam od razu. Zaistniała w TV, biorąc udział w Top Model. Widzowie od początku kibicowali też Karolinie i jej przyjaciółce Marcie w America Express. Nam modelka zdradziła, co zyskała dzięki temu show. Właśnie, Karolina Pisarek i jej koleżanka Marta były typowane chyba na taką parę, która od razu odpadnie. Powiem, chude modelki, nie poradzą sobie i tak dalej, a okazuje się, że radzą sobie najlepiej. Nie oglądam tego programu, ale z tego, co czytam komentarze, to rzeczywiście i te walki o jakieś immunitety i część konkurencji wygrywają, a tak by się wydawało, że mężczyźni powinni być lepsi, na przykład bracia Collins, a tu się okazuje jednak, że właśnie takie chude, niepozorne modelki tak sobie dobrze w tym programie radzą. No i na pewno to jest duże zaskoczenie, bowiem często jak się widzi uczestników jakiegoś programu, to się typuje. Kto może gdzie dojść, że nie wiem, czy w Tańcu z Gwiazdami, czy w jakichkolwiek innych programach, zazwyczaj tak typuje, aha, ten to na pewno odpadnie w pierwszym odcinku, a ten może zajdzie gdzieś dalej. I tutaj jakbym popatrzył na tę listę, jasne, kojarzyłem gdzieś Karolinę Pisarek właśnie z Top Model i bym powiedział raczej, no takie modelki to pewnie prędko odpadną, a tu się okazuje, że już bliżej jest do finału, no a nadal ta para jest w programie, no i radzi sobie całkiem nieźle, więc można powiedzieć, pozory mylą. Nowe odcinki Ameryki Express w środę o 21:30 w TVN. Na koniec jeszcze pani Ilona Łebkowska i związki telewizyjne. Triumfy świecą programy pokazujące łączenie się ludzi w pary. Można powiedzieć, cóż w tym nowego, przecież już lata temu mieliśmy w telewizji program Randka w ciemno. Niby tak, jednak w porównaniu z tym, co teraz oglądamy, była to bajeczka dla grzecznych dzieci. Dzisiaj widzowie chcą dużo więcej niż zadawania niewinnych pytań za zasłony, a w nagrodę wycieczki pod okiem opiekuna. Dzisiaj chcemy po pierwsze lepiej poznać uczestników, a po drugie być świadkami prawdziwych lub zagranych tak, by wyglądały na prawdziwe emocji. Ta tendencja mnie cieszy, nie rozumiem desperacji młodych ludzi, która podpowiada im zgłoszenie się na przykład do programu Ślub od pierwszego wejrzenia. Podejmują ryzyko wystawienia się na widok publiczny i na koniec wzięcia ślubu z nieznanym partnerem w nadziei, że będzie to związek na całe życie. No tak, masa takich programów powstała i rzeczywiście, gdy teraz czytam ten felieton, to rzeczywiście tych programów jest dużo, tak się nigdy nie zastanawiałem, bo one nie lecą nigdy razem, ale rzeczywiście, ten Ślub od pierwszego wejrzenia, który jest dość kontrowersyjny, przecież Sanatorium Miłości, to też powiedzmy, że to też jest coś takiego, to co jest emitowane na jedynce. Było Love Island, Wyspa Miłości, teraz niedawno skończył się Hotel Paradise, to rzeczywiście wszystko właściwie na jedno kopyto, bowiem nie znali sobie uczestnicy, no, próbują tutaj zbudować jakieś uczucie, czy połączyć się w pary. No i właśnie to wszystko na oczach widzów, więc jest to chyba taki trend. Jasne, to są wszystko formaty zagraniczne, chyba Sanatorium Miłości tylko nie, ale przecież i Randka w ciemno to też chyba nie jest nasz pomysł, tylko to też był zagraniczny pomysł. No i wtedy ten program był strasznie popularny w latach 90., ale jakby popatrzeć z punktu widzenia na przestrzeni lat, to był bardzo grzeczny program, tam wszyscy w garniturach i tak dalej, byli jak najładniej ubrani i próbowali zrobić na sobie jak najlepsze wrażenie. A to, co się dzieje na przykład w Love Island czy w Hotelu Paradise, pani Ilona tutaj pisze, że właśnie napakowani na siłowniach, w najmodniejszych strojach kąpielowych, no i jak się okazuje po tym finale Hotelu Paradise, no to wiele tych par nie przetrwało w ogóle tego programu, właśnie, bowiem to było uczucie albo też uczucie zagrane, żeby wyglądało na prawdziwe, żeby ludzie zagłosowali, czy coś w tym stylu, żeby uwierzyli w to, że to jest prawda. Właśnie, niektórzy się na tym poznają i oglądają ten program później dla tak zwanej beki. Jak to pani Ilona tutaj pisze, właśnie dla beki się taki program ogląda. Raczej każdy właśnie patrzy na ten program, żeby się pośmiać z tych uczestników. No a uczestnicy dzięki tym programom mają swoje 5 minut sławy, a miłości z tego zazwyczaj nie ma żadnej. Ostatni rzut oka na okładkę, ten teletydzień od dziś w sprzedaży.
Co by tu powiedzieć nowego, żeby się co tydzień nie powtarzać? Nadal nie ma nic ciekawego do obejrzenia w telewizji. Niektóre kanały próbują się ratować, że puszczają powtórki jakichś programów albo na przykład zmiksowane wersje. Ostatnio zauważyłem zapowiedź, że Twoja twarz brzmi znajomo, będą na przykład najlepsze występy pozbierane w jeden jakiś taki odcinek specjalny. Może to i dobry pomysł, ale to jakby dla mnie odgrzewane kotlety, bo skoro program oglądałem regularnie, to wszystkie występy już pamiętam. No a inne stacje właśnie próbują ratować się programami na czasie, więc stąd są różne właśnie poradniki koronawirusowe, o których kiedyś już mówiłem. No i na przykład seriale właśnie, seriale o czasach kwarantanny, będzie dobrze, kochanie. Ten serial nawet mi się spodobał po tych pierwszych 4 odcinkach. Taka trochę inna historia, trochę inaczej, to właśnie nie jest taki typowy serial, więc może dlatego, że jest to taki trochę w internecie, a nie tak w telewizorze, więc to takie połączenie 2 w 1, no ale w sumie w wielu programach teraz są łączenia z różnymi ekspertami czy gwiazdami przez Skype'a czy Zooma, więc to jest taki program typowo na czasie. No i po raz kolejny zostają platformy VOD i kanały tematyczne. Na szczęście na nich nadal nie brakuje ciekawych propozycji. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!